Hej, cześć, ja jestem Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo często dostaję od Was pytania o to, jak udaje mi się robić tyle rzeczy jednocześnie, chociaż jest to oczywiście bardzo trudne. Stwierdziłam, że dobrym pomysłem byłoby nagranie takiego filmiku, w którym pokażę Wam, jak wygląda takie moje cotygodniowe czy też comiesięczne planowanie sobie wszystkiego, co mam do zrobienia. Bardzo często też pytacie o to, gdzie sobie rozplanowuję czas. To jest planer, który zamówiłam w przedsprzedaży na oficjalnej stronie, ogarniam się. On jest spersonalizowany, to znaczy mam tutaj dobrane dodatki, można sobie tam wybrać układkę, bardzo komfortowo mi się z niego korzysta i to jest już mój trzeci raz z planerem od ogarniam się. Właśnie miałam też w zeszłym roku na studiach i w klasie maturalnej i naprawdę bardzo te planery polecam. Wkroczyliśmy już w listopad, więc jest to miesiąc, który na razie zapowiada się bardzo pięknie, natomiast jest mi trochę smutno, dlatego że uwielbiam słońce, uwielbiam jak jest na troszkę cieplej niż powiedzmy 10 stopni i obawiam się, że za niedługo ta piękna pogoda już zniknie. To są piękne kolory na drzewach, ale tak sobie myślę, że jak za 2-3 tygodnie te wszystkie liście opadną, byle do wiosny. Zabieramy się w takim razie za rozplanowywanie wszystkiego, więc otwieram sobie moją rozpiskę miesięczną. Wygląda ona w ten sposób, cóż właśnie chciałabym sobie w miarę rozplanować ten listopad. Ogólnie też polecam bardzo sposób z używaniem zakreślaczy. Najczęściej właśnie jak sobie coś planuję w dłuższej perspektywie, to biorę ze sobą kilka kolorów i każdy z nich, zgodnie z moim samopoczuciem w czasie planowania, jest odpowiedzialny za daną sferę mojego życia. To znaczy, na przykład powiedzmy sobie, dajmy na to, że kolorem fioletowym będę traktowała wszystko, co jest związane ze studiami, kolor pomarańczowy powędruje na social media, kolor niebieski na pracę i jeszcze jakieś takie kwestie związane powiedzmy bardziej z rozrywką, z jakimiś spotkaniami, wyjazdami, zaznaczę sobie tym razem kolorem żółty. Więc teraz sobie na szybko podpiszę te rzeczy, żeby się nie pogubić, bo tak jak mówię, nie mam jednego systemu kolorystycznego, chociaż to by pewnie sporo mi ułatwiło, ale ja muszę sobie utrudniać życie. Tutaj też z boku jest taka rubryka z zadaniami i tutaj często spisuję sobie na przykład książki, które recenzuję w jakimś miesiącu. Po prostu wiem, że będę musiała wstawić kiedyś recenzję, więc sobie tutaj na szybko napiszę tytuły. Trzy na razie, które już wiem, że będę recenzowała w listopadzie. Mam tutaj też w ogóle taki kalendarz, w którym za niedługo odwrócimy, ale ładny jest listopad w stylu Evermore. Dostałam ten piękny kalendarz od przyjaciółki na święta w zeszłym roku i przykro mi, pozostały właśnie ostatnie dwie kartki, ale właśnie ona mi pomaga tutaj, co prawda tydzień jest od niedzieli, więc to bywa mylące, ale czasem jak szybko potrzebuję coś sprawdzić, to nawet jak się zepsze biurko, to wolę z tego i na przykład nie wchodzę na telefon i się nie rozpraszam, więc też fajny dodatek, kocham Mangowa. Zacznę od wyjazdów, ponieważ chciałabym pojawić się na dwóch targach książki, na dwóch takich eventach w listopadzie, więc sobie to tutaj wpiszę, będą to Katowice, jeszcze jedno miasto, którego wam na razie nie zdradzę, więc zaznaczę to sobie w taki sposób. Nie no, zdradzę. Myślę, żeby pojechać do Łodzi na targi, ale to nie jest jeszcze pewne 100%, ale chciałabym. Teraz powpisuję sobie w grafik korepetycje. Wypisuję sobie jeszcze z boku pomysły na odcinki. Na razie w sumie kwestii związanych ze studiami nie mam tutaj zbyt wiele, więc myślę, że po prostu je sobie stawię na czas, kiedy już będę miała, kiedy już będę wiedziała co i jak. No dobra, więc chciałabym sobie na pewno zaplanować najbliższy tydzień. Na razie spisuję sobie takie rzeczy, które już wiem, że muszę wykonać na zajęcia w najbliższym czasie. Lektury, czytanie tekstów, przygotowywanie się na zajęcia. Korepetycje. Jest tutaj też taka tabelka na dole i zawsze sobie tutaj zapisuję takie bieżące sprawy, na przykład, że mam, nie wiem, zapytać o możliwość przesunięcia korków, albo że ustalić z kimś, kiedy właśnie będę prowadziła korepetycje, czy na przykład jakieś lektury, książki do recenzji, posty jakie chcę, to właśnie zawsze ląduję tutaj w tym okienku. Tutaj też wędrują takie kwestie związane na przykład ze współpracami, czy z jakimiś płatnościami, z jakimiś mailami, które właśnie muszę
wysłać, żeby na pewno o niczym nie zapomnieć. Wziąłam sobie jako dodatek w tym roku planer korepetytora, gdzie mam listę uczniów, tabelkę z płatnościami, którą też sobie na bieżąco prowadzę i zaznaczam. Właśnie jak planuję, to często sobie spisuję już daty na cały tydzień i potem używam kolorku, jak ktoś już mi zapłaci za korepetycję, żeby po prostu cały czas to kontrolować. I właśnie tutaj mam też karty ucznia, gdzie mogę sobie spisać, co robimy, na przykład z datą albo na czym się skupiamy, takie podstawowe informacje. Tutaj mam informacje o kontakcie, bo jeszcze na przykład jakieś terminy, w czasie których ktoś może odrobić korepetycję, jakby na przykład nie była w stanie. Właśnie tutaj sobie spiszę, czym będę się zajmowała na najbliższy czas, bo ostatnio tego nie wypełniłam. Polecam w ogóle z takiego planowania zrobić sobie nawyk. Ja najczęściej robię to w poniedziałek. Tak wygląda mój schemat, powiedzmy jakiś tutaj najbliższy. Uwielbiam takie rozpiski miesięczne i przy tym ten system kolorów, bo właśnie wtedy można łatwo zauważyć na przykład jakieś priorytety na dany tydzień, zobaczyć jakieś zbliżające się kolokwium i tak dalej. Jesteśmy ludźmi, a nie robotami. To jest dobre, bo czujemy. Nie sądziłam, że kiedykolwiek bym musiała mówić takie rzeczy. Mam też jeszcze taką świetną rzecz, którą kupiłam w Hiszpanii, za którą pewnie przepłaciłam. Natomiast jest to taki planer w postaci karteczek, które czasem sobie właśnie przyklejam nawet do tych rozpisek właśnie tygodniowych. Na przykład mam tutaj karteczkę Don't Forget i mogę ją sobie tutaj właśnie w tym miejscu nakleić, albo jakieś top goals, jest to po prostu super, te wszystkie karteczki są samoprzylepne. Tutaj też mogę sobie wypisać jakieś ważne wydarzenia, mam znaczniki. No i tutaj są jeszcze takie plany tygodniowe, jakbym na przykład chciała sobie jakiś konkretny aspekt bardziej rozpisać, więc faktycznie taka rzecz, która kosztowała chyba z 5 euro, więc nie wiem, może za to przepłaciłam. Natomiast bardzo mi się też spodobał ten aspekt wizualny, bo uwielbiam modele. No i ten planer, w którym jestem zakochana, mam tutaj też jeszcze naklejki. Mam tutaj też plan wypisany, jest też dodatek studenta, który sobie wzięłam. Właśnie mamy miejsce na plany zajęć, jakieś informacje o roku akademickim, ważne kontakty, zadanie. Ja z tego korzystam tak dość rzadko w sumie. Ale jak chcę sobie coś rozpisać, na przykład sesję, to voilà. Robię jakieś takie cięższe czasy, tutaj też są takie karty do nauki, z których na pewno będę korzystać, karty na projekty. Tutaj jest właśnie kwestia tych finansów, przychodów z tego planera korepetytora. No i książki do przeczytania, właśnie muszę sobie tutaj podhaczać, bo część już mi się udało stąd przeczytać. To jest z kolei dodatek Rozrywka, jakoś tak się nazywa, właśnie sobie wzięłam. Tutaj mamy książki do przeczytania. Właśnie stwierdziłam, że tutaj będę sobie wypisywać takie najlepsze książki, jakie po prostu mi się trafią. Właśnie mamy filmy do obejrzenia, seriale, tutaj też jeszcze jakieś miejsce na playlisty, które nawet sobie wypełniałam, podcasty, ulubieńcy roku, tutaj też będzie właśnie fajna kwestia. No i takie karty w stylu Happy Tracker, pierwszą mam wypełnioną. I właśnie też chciałam sobie zrobić na listopad. Tutaj sobie wypisuję takie rzeczy jak codzienne rozciąganie, jakieś takie skincare, picie 2 litrów wody, nauka języka i tak dalej. Właśnie to też mnie gdzieś tam ratuje, ale znowu robię to bez takiej presji. Po prostu wziąłam sobie ten dodatek, żeby czasem sobie tutaj coś pozaznaczać. Dobrze, więc myślę, że na dziś to by było w zasadzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za to, że towarzyszyliście mi w rozplanowaniu tego miesiąca. Zapraszam Was koniecznie na mojego Instagrama, gdzie dzielę się codziennością moich studiów, jak i książkami fajnymi, które sobie czytam. Więc dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i cześć! Widzimy się następnym razem!